Uroczystości się rozpoczną. A już teraz przenosimy się na miejsce. Na ramię. Prezentuj. Na prawo. Patrz. Szanowni Państwo, na uroczystość przewodniczącego Rady Rzeczypospolitej Polskiej Zjednoczonych Sił Zbrojnych pana Andrzej Duda. Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Andrzej Czak melduje. Pododdziały Wojska Polskiego do uroczystej odprawy wart z okazji święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Czołem, żołnierze! Czołem, panie prezydent! Thank you.
kapłaniec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść! Pododdziały, patrz! Na prawo, patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej, patrz! Uczczenia Święta Wojska Polskiego, flagę państwową ponieś! Thank you.
Salut armatni! Na ramię, ben! Do nogi, ben! Pod oddziały, spocznij! Podpowiem Państwa, teraz Pan Mariusz Błaszcza, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej. W dniu 15 sierpnia 2022 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu świętym przy grobie nieznanego żołnierza rozpoczynamy obchody święta Dnia Wojska Polskiego. Chciałbym serdecznie powitać na tym święcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Witam Marszałek Sejmu, panią Elżbietę Witek. Witam posłów i senatorów. Witam przedstawicieli polskiego rządu z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Witam dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego na czele z szefem Sztabu Generalnego. Witam żołnierzy wojsk sojuszniczych. Szczególnie gorąco chciałbym powitać generała Daryla Williamsa, dowódcę US Army Africa, Europe and Africa. General, thank you very much for your presence here today. Witam kapelanów z ordynariatów polowych, witam księdza arcybiskupa, księży biskupów i wszystkich kapelanów. Witam kombatantów, weteranów, harcerzy oraz wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Tegoroczne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata, a jedno się nie zmienia. Imperialna Rosja zawsze stała po stronie zła. Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się tego zła. Jak mówił marszałek Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. By utrzymać niepodległość, musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy i infrastrukturę. Nie przypuszczałem, że będziemy krytykowani za to, że w szybki sposób znacznie zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Mimo tych ataków, nieuzasadnionej krytyki, razem z panem prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, zwiększania jego liczebności i wzmacniania sojuszy. Chcę też podkreślić i chcę również
złożyć tu zobowiązanie na ręce pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych będę kontynuował wszystkie te dzieła, które rozpoczęte zostały, kiedy przewodniczącym tego komitetu był pan premier Jarosław Kaczyński. Agresja Rosji potwierdziła, że Polska wybrała właściwy kierunek rozwoju polskich sił zbrojnych. Szanowni państwo, jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Dziękuję. Szanowny panie prezydencie, szanowni dostojni goście, szanowni państwo. Witam państwa na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, podczas której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe, a wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, buzdygany honorowej pierścienie generalskie. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Proszę o wystąpienie panów generałów. Zapraszam pana prezydenta, zapraszam pana premiera. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 140 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 roku na wniosek ministra obrony narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają na stopień generała broni generał dywizji Piotr Błazeusz. Generał dywizji Grzegorz Gielerak. Bardzo dziękuję za to.
panu życzę powodzenia. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na stopień generała broni zostali mianowani generał dywizji Piotr Andrzej Błazeusz oraz generał Grzegorz Gielerak. A teraz na stopień generała dywizji, jak słyszeliśmy przed chwilą, mianowany został generał brygady Zenon Brzuszko. Każdy żołnierz nosi w plecaku buławę. Niestety nie ma aż tyle etatów w wojsku, żeby wszyscy ją otrzymali. Ale gratulujemy panom oficerom. Gratulujemy również wszystkim innym żołnierzom, którzy w dniu dzisiejszym w swoich jednostkach wojskowych zostali wyróżnieni i awansami, bo to najczęściej dzieje się w Święto Wojska Polskiego, i innymi wyróżnieniami, odznaczeniami. Z tego miejsca w tym momencie warto złożyć życzenia też wszystkim żołnierzom Święto Wojska Polskiego. Tak, oficerom, podoficerom, szeregowym, żołnierzom rezerwy, emerytom, weteranom misji zagranicznych, weteranom walk podczas II wojny światowej, bo tacy jeszcze żyją, uczestnikom Powstania Warszawskiego, to są żołnierze. Dzisiaj jest to państwa święto. Stopień generała brygady, pułkownik Grzegorz Barabieda. Na stopień generała brygady mianowanych 8 pułkowników. Pułkownik Paweł Bigos. A Wojsko Polskie stale się rozwija. Wiemy, że armia zawodowa liczy już prawie 120 tysięcy żołnierzy. I nadal tej armii potrzeba. Jak się okazuje, sytuacja polityczna i militarna jest taka, że trzeba wojsko rozwijać, trzeba szukać nowych form zatrudnienia żołnierzy, zachęcania do służby wojskowej, co nie jest łatwe. W takich dzisiejszych czasach młodzież raczej nie garnie się. Ale myślę, że znajdziemy i ochotników, jak w 1920 roku, kiedy armia zdążyła się w krótkim czasie po 1918 roku łącznie zmobilizować prawie 900 tysięcy żołnierzy. Tak, no, prawie milionowa armia to rzeczywiście robi wrażenie. W dzisiejszych czasach wydaje się, że już trudniej osiągnąć jest taką liczbę. Ale też pamiętajmy, że realia wtedy były zupełnie inne. To świeżo odzyskana niepodległość, tak bardzo upragniona. Tak bardzo długo wyczekiwana po 123 latach niewoli i w zasadzie od samego początku trzeba było bronić niepodległej, suwerennej Polski. I praktycznie po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Ona de facto się zaczęła natychmiast i była trwała, przeszła płynnie, bo zaczęliśmy tak zwaną wojnę w obronie granic. Najpierw z Litwą, z Ukrainą, z Czechami i tak po kolei aż do poważnych już bitew, które związane były z tak zwaną wojną polsko-bolszewicką. Ta bitwa warszawska, która jest no, okazją do świętowania święta Wojska Polskiego, była jednym z wycinków, oczywiście była najważniejszą. Tak. Jak już pan w programie z profesorami wspominał, 18. najbardziej przełomowa bitwa w świecie. W historii świata, proszę Dodam państwa. Tylko, że już rozszerzono listę. Jest 20 takich bitew. Czyli doszło część bitew po II wojny światowej. Zatrzymaliśmy pochód bolszewickiej Rosji na zachód. Też w trudnych okolicznościach właśnie, w momencie, kiedy nie mieliśmy nawet swojej broni, swoich mundurów, wojsko zdobywało, czyli żołnierze zdobywali mundury zaborców, broń zaborców. I trzeba było tym wszystkim walczyć, to zorganizować. Wojsko niedoszkolone, a ci żołnierze, którzy służyli często w różnych armiach zaborczych, mieli też złe doświadczenia. Różnie ich tam traktowali. Z tego co wiem, to najgorzej w armii pruskiej. Tak jak wtedy, tak i dziś bardzo ważna jest ochrona granic Polski.
w 1924 roku powstał Korpus Ochrony Pogranicza. Tak, to elitarne wojsko, do którego starano się zaciągać jedynie Polaków. No nie udało się, bo teren i inne okoliczności, ale KOP cały czas był uważany za elitarne wojsko. No i doskonale pamiętamy, co marszałek Józef Piłsudski mówił ponad 100 lat temu i do czego dążył. Dążył wtedy do utworzenia państwa ukraińskiego, żeby stworzyć silny antybolszewicki front. Zobaczmy, jak te słowa są dziś nadal aktualne, po ponad 100 latach. Tylko sposób prowadzenia wojny się zmienił. Jak to często powiadają teoretycy wojen, generałowie najczęściej szkolą swoich podwładnych do wojen, które już były. I co na przykład w konflikcie ukraińsko-rosyjskim teraz, w tej wojnie się okazuje, całkiem należało przewartościować sposób prowadzenia walki. Nie do końca partyzanckiej, ale jednocześnie partyzanckiej. Wykorzystać do tego drony i tak dalej, rozpoznanie, wykorzystanie mediów społecznościowych do poszukiwania informacji. Także mamy coraz bardziej zresztą, stąd u nas też bardzo duży nacisk w Wojsku Polskim na wojska ochrony cyberprzestrzeni, na informatykę, na kierowanie informatyczne działaniami bojowymi. No, dzisiejsze konflikty są tak zwanymi konfliktami hybrydowymi, czyli nie tylko konwencjonalne wojny, ale również ataki, cyberataki, dezinformacja szerząca się w mediach społecznościowych. Panowie generałowie stoją na tle pięknie przystrojonego grobu nieznanego żołnierza. Krzyż Virtuti Militari, flagi narodowe. Pułkownik Mariusz Paweł. Element Pałacu Saskiego, który, jak wiemy, zostanie odbudowany. Przypomnijmy, że Krzyż Virtuti Militari był ustanowiony tak naprawdę też w czasie działań wojennych w obronie polskiej konstytucji 3 maja. To na wniosek księcia Józefa Poniatowskiego król Stanisław August Poniatowski, nie mogąc inaczej wyróżnić żołnierzy, ale jednocześnie, by poprawić morale, zachęcić, odwdzięcić się tym żołnierzom, którzy tracili życie i zdrowie, w ten sposób ich wyróżnił. Pan pułkownik wspomniał o grobie nieznanego żołnierza. Warto przypomnieć raz jeszcze, że idea grobu nieznanego żołnierza pojawiła się po I wojnie światowej w celu upamiętnienia, oddania hołdu tym wszystkim nieznanym żołnierzom, którzy polegli na frontach I wojny światowej. Pierwszy grób nieznanego żołnierza powstał we Francji, w Paryżu w 1920 roku, czyli w roku, gdy rozegrała się zwycięska bitwa warszawska. Tutaj w Warszawie grób nieznanego żołnierza utworzono w 1925. Pan generał Bogdan Pidanty, którego właśnie widzimy, jest kierunkowym oficerem do współpracy wojskowej z Ukrainą. Mianowany na stopień generała brygady. Uprzejmie proszę pana prezydenta o pozostanie. Dziękuję panom generałom, dziękuję panie premierze. Za nami zatem nominacje generalskie, a przed nami ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.
Tutaj proszę będzie o wystąpienie odznaczonych, później odczytanie postanowienia prezydenta i wreszcie wręczenie odznaczenia. Odznaczeni będą występować z szyku. Trębacze zagrają sygnał. Słuchajcie, wszyscy, prezydent będzie wręczał odznaczenia. Te odznaczenia to krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, to krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, to lotniczy krzyż zasługi z mieczami, a także wojskowy krzyż zasługi. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej generał dywizji Richard Neely. To jest dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois. Przypomnijmy, że w wojnie 1920 roku, w ogóle w wojnie polsko-bolszewickiej, bardzo chwalebnym udziałem był udział pilotów amerykańskich z tak zwanej eskadry kościuszkowskiej, których wielu zginęło, ale wielu też podciągnęło na wyższy poziom lotnictwo, które dopiero tak naprawdę w Polsce wtedy raczkowało, latając na samolotach zaborców, które trzeba było gdzieś tam prostymi środkami szybko naprawiać, szybko się przegrupowywać, bo przecież działania na froncie polsko-rosyjskim były bardzo dynamiczne. Za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, generał dywizji Tomasz Połuch. Komendant główny Żandarmerii Wojskowej. Za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia sił zbrojnych poza granicami państwa, w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem. Lotniczym krzyżem zasługi z mieczami. Młodszy chorąży Zbigniew Krajniak. Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, wojskowym krzyżem zasługi starszy kapral Piotr Skrzyniarz. Starszy kapral Jakub Tynka. Trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Gdy mamy takie szersze ujęcie, to widzimy grób nieznanego żołnierza, o którym pan pułkownik wspominał. Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. To właśnie taki napis widnieje na płycie grobu. Rzec można było bardzo lapidarny, a ile znaczący. Tak jest. Symbol bohaterstwa najwyższej miary, bo anonimowego poświęcenia. Poświęcenia życia za ojczyznę. Ten stojący na placu Piłsudskiego pomnik przypominający o bohaterstwie polskich żołnierzy jest świadkiem najważniejszych państwowych uroczystości. Pułkownik Radosław Wojtowicz.
A Pałac Saski, w którego centralnej części znajdował się grób nieznanego żołnierza, został zburzony podczas Powstania Warszawskiego. Jak to możliwe, że ocalały jedynie trzy arkady otaczające grób? Słuchy niosą, że prawdopodobnie nawet niemieccy żołnierze szanowali innych żołnierzy. I stąd albo przez celowe niepodłożenie tam odpowiedniej ilości ładunku, albo przez ominięcie tego, ta arkada w takim kształcie została. I ja bym się ku temu skłaniał. Niemiec, który miał wysadzić pałac, nie wykonał rozkazu. Podobno był wychowany w duchu przywiązania do tradycji i grób nieznanego żołnierza, o którym on na pewno wiedział, był również dla niego jakąś świętością. Gratulujemy odznaczonym i nominowanym na stopnie generalskie. Za chwilę centralny element dzisiejszej uroczystości, czyli odprawa wart. Z szyku występują dowódcy wart i złożą meldunek o gotowości wart. Dowódcy uroczystości, przypomnę, podpułkownikowi Marcinowi Kujawie. Utwór, który gra orkiestra, to Credo drugiego korpusu. Muzyka Felix Konarski. Większość utworów, które dzisiaj gra orkiestra, są wykonywane premierowo. Zostały skomponowane na cześć żołnierzy drugiego korpusu polskiego walczącego pod Monte Cassino we Włoszech. Pod oddziały spocznij! Pozwólmy dowódcom się zameldować. Przedstawią się nam w ten sposób. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Wiśniewski, melduję wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły wojska lądowe. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Marczyk melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły siły powietrzne. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Pawłowski melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła marynarka wojenna. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Tomkiewicz melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło dowództwo garnizonu Warszawa. Panie pułkowniku, dowódca warty podporucznik Bryła melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojsko Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Jonasz melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Specjalne. Panie pułkowniku, dowódca warty podporucznik Skwarek melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Kowalski melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Ścibiorek melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowódcy wart, stop! Miejsc w szyku przez dowódców wart nastąpi zmiana posterunku honorowego. Zmiany dokona oficer rozprowadzający, porucznik Jakub Tomkiewicz. Zaszczytu pełnienia służby przy grobie nieznanego żołnierza z okazji święta Wojska Polskiego dostąpiło 18 wyróżnionych żołnierzy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. A są to starszy szeregowy Maciej Danych oraz szeregowy Piotr Szwedzik z Wojsk Lądowych, starszy szeregowy
Albert Pacek i szeregowy Rafał Odorowski z Sił Powietrznych. Na ramię! Prezentuj! Służba wartownicza! Sygnał służba wartownicza wywodzi się właściwie z czasów rzymskich. Żołnierze grali go przed zmianą hasła wstępu do obozu. Więc był to sygnał żołnierzu, jeżeli jesteś poza obozem, możesz mieć problem z powrotem. Tak zwany sygnał, tak zwane zawołanie. Dowódca warty z dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana wysok. Do środka. Watch. Jeden z trudniejszych elementów dla żołnierzy. Wystąpienie z szyku, zatrzymania, zwroty. Trzeba utrzymać równanie, a to wszystko idealnie w rytm muzyki. Oczywiście najwięcej wysiłku poświęcą tutaj żołnierze, którzy nie są zawodowymi, reprezentacyjnymi żołnierzami. Dla żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego to codzienność. Skończę prezentować żołnierzy, którzy zajmą posterunek przed grobem nieznanego żołnierza. Starsi marynarze Paweł Mroszczyk i Michał Walenkiewicz z Marynarki Wojennej. Starsi szeregowi Paweł Woliński i Bartłomiej Pietras z dowództwa garnizonu Warszawa. Kapral Jakub Stypa i starszy szeregowy Adrian Chmielewski z żandarmerii wojskowej. Są także żołnierze wojsk specjalnych z jednostki wojskowej Agat. Niestety nazwisk nie mogę podać. Ale jednak podamy. Kapral Jakob Cecko oraz szeregowy Jakub Miśkiewicz z Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapral Artur Murawski oraz starszy szeregowy Jarosław Felskę z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Szeregowy Dawid Hasse i kapral Szczepan Kocan z dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Obserwujemy uroczystą zmianę posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. To warto w tym momencie powiedzieć, że początkowo nie było pewności co do lokalizacji tego miejsca, lokalizacji grobu. Rozważano postawienie pomnika w okolicach Cytadeli, Fortu Legionów czy u wylotu mostu Poniatowskiego. Szybko jednak rozwiano te wątpliwości. Miejsce pod arkadami Pałacu Saskiego wydawało się idealne, ponieważ to tam znajdowała się już pamiątkowa płyta. A do uroczystości pogrzebu nieznanego żołnierza doszło dokładnie 2 listopada 1925 roku. Wtedy w uroczystościach wzięli udział prezydent Stanisław Wojciechowski, generał Władysław Sikorski i marszałek Józef Piłsudski. Wówczas ciało bezimiennego żołnierza złożono w centralnej części kolumnady Pałacu Saskiego, a dzwony kościelne w całej diecezji biły wtedy przez godzinę od 12 do 13. Tak mówił o oficjalnych uroczystościach pogrzebowych nieznanego żołnierza inżynier Ptaszyński. W momencie złożenia trumny do grobu po wystrzele armatnim nastąpiła minutowa cisza w całej Polsce. To był właściwie królewski pogrzeb nieznanego żołnierza. Przypomnijmy tylko, że w dniu 2 czerwca 1979 roku podczas pierwszej wizyty pielgrzymki w Polsce przy grobie modlił się papież Jan Paweł II oraz złożył swój podpis w księdze pamiątkowej grobu nieznanego żołnierza. W 1988 roku w Wojskowym Instytucie Historycznym opracowano treść nowych 12 tablic upamiętniających całe militarne dzieje Polski, umieszczając na nich nazwy pól bitewnych od Cedyni do Berlina. W listopadzie 1990 roku na filarach grobu zamontowano wierne kopie 4 tablic z 1925 roku. Dzisiaj tych tablic na filarach grobu jest 22.
A dziś, kiedy Pałacu Saskiego już nie ma, to wymowa grobu jest szczególnie dobitna. Nagie cegły pozostawione po obu stronach sklepienia pomnika przypominają o tym, że stanowił on kiedyś właśnie większą część większej całości. Przy grobie nieznanego żołnierza oczywiście pełnione są całonocne warty, a podczas uroczystości państwowych przedstawiciele najważniejszych urzędów składają tam wieńce. Sprostuję tylko, panie doktorze, całodobowe warty. Całodobowe. W ciągu dnia całodobowe, oczywiście. Całodobowe. Oczywiście. Pod oddziały spoczy! Za chwilę głos zabierze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Drodzy rodacy, a wśród nich przede wszystkim czcigodni kombatanci oraz żołnierze i ich najbliżsi, którzy dzisiaj obchodzicie swoje święto na czele z dowództwem polskiego wojska, szefem sztabu generalnego i generałami. Wielce szanowni przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, pani marszałek, szanowni państwo wicemarszałkowie, panie premierze, panowie wicepremierzy, szanowne panie i panowie ministrowie, panie i panowie posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, przedstawiciele naszych aliantów i przyjaciele, ambasadorowie, członkowie korpusu dyplomatycznego, wszyscy dostojni przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, wszyscy wielce szanowni państwo. Sto dwa lata minęły od wielkiej bitwy, która, jak niektórzy nie bez powodu mówią, była jedną z tych niewielu, które przesądziły o losach świata. Tak, nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby Sowietom Armii Czerwonej udało się wtedy dotrzeć do zrewoltowanych Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, zapewne losy Europy i świata potoczyłyby się inaczej. I świat pewnie nie wyglądałby tak, jak obserwujemy go dzisiaj. Nie byłby takim, jakim go znamy. Ale do tego nie doszło. Niedoceniana przez sowieckich komunistów, przez Rosjan, polska armia, armia kraju, o którym Stalin wraz z członkami kierownictwa Związku Sowieckiego mówili, że to przepierzenie tylko pomiędzy zachodnią Europą, do której zdążają, a wielkim krajem rad. Ta Polska okazała się barierą nie do pokonania. Wiemy doskonale z kart historii i dokumentów archiwalnych, że w tamtych dniach sierpnia 1920 roku bardzo wielu, większość zdecydowana nie wierzyła w to, że Polska, że Warszawa jest się w stanie obronić. Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa. Można śmiało powiedzieć, że dzielili już skórę na niedźwiedziu. Tymczasem okazało się, że Polacy mają serce lwów, że umieją stanąć do walki, zmobilizować się i przełamując wszelkie bariery,
strach, braki w wyszkoleniu często, braki w uzbrojeniu często, swoim męstwem i determinacją odwrócić losy. To właśnie nastąpiło w tamtych sierpniowych dniach. Dzisiaj stoimy tutaj na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego zwycięzcy odpowiedzialnego za tamte dni i za ten moment, który był wiktorią, choć mógł być klęską, za którą też by ponosił odpowiedzialność. Wielkiego marszałka Rzeczypospolitej, wielkiego ojca polskiej niepodległości, który nie tylko był jednym z tych, którzy ją politycznymi i militarnymi działaniami pozwolili odzyskać, ale jednym z tych, którzy pozwolili ją także i utrzymać. Patrzymy z dumą na polską historię, patrzymy z dumą na to wielkie zwycięstwo, tak, ogromną dumą. Przez 74 lata istnienia Związku Sowieckiego Rosja Sowiecka przegrała tylko jedną oficjalną wojnę. To była właśnie tamta wojna sprzed 102 lat. Tylko wojnę z Polską przegrała Rosja Sowiecka w czasie całej swojej historii. Na szczęście nie za długiej. Dzisiaj polski żołnierz ma swoje wielkie święto. W ten dzień nie tylko wspominamy tych, którzy polegli w obronie ojczyzny na przestrzeni stuleci i dziesięcioleci, ale przede wszystkim gorąco ściskamy polskich żołnierzy i ich rodziny. Dziękujemy za wytrwałą służbę dla ojczyzny. Dziękujemy za dzielność. Dziękujemy za odpowiedzialność. Dziękujemy za wzorowe, codzienne wykonywanie obowiązków. Czasem z narażeniem życia. Mówię to szczególnie w tym momencie, bo trzeba jasno powiedzieć, tak trudnych lat, z jakimi mamy do czynienia ostatnio, nie było na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci historii Rzeczypospolitej. Tak trudnych dla nas wszystkich, ale także stawiających tak wysokie wymagania naszym żołnierzom, naszym funkcjonariuszom, wszystkim tym, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. To pandemia COVID-19, z którą także i wojsko dzielnie się zmagało, wspierając służby medyczne. To wspaniała służba wojskowych służb medycznych z wielką odpowiedzialnością i mądrością, za którą z całego serca ogromnie dziękuję, za to wielkie poświęcenie. Ale to także wszystko to, co miało miejsce w trakcie od zeszłego 15 sierpnia 2021 roku. Ewakuacja z Afganistanu, wzorowo przeprowadzona przez polskich dowódców, przez polskich dyplomatów, ale zwłaszcza bezpośrednio przez naszych pilotów i żołnierzy. Z całego serca dziękuję za tą bohaterską służbę tam na miejscu, na lotnisku w Kabulu. Dziękuję za te 30 lotów w nieprawdopodobnie trudnych warunkach. Jak mówili piloci, najtrudniejszych, z jakimi przyszło im do tej pory się zetknąć, kiedy lądować trzeba było w nocy na nieoświetlonych lotniskach, tylko przy noktowizji, kiedy nie było wiadomo, co się stanie, kiedy nastąpi wybuch, kiedy padną strzały, kiedy z niebezpiecznej sytuacji zrobi się groza. Uratowaliście 1300 ludzi. Nie tylko naszych rodaków, nie tylko Polaków. Uratowaliście naszych sojuszników, uratowaliście wielu tych, którzy po prostu potrzebowali pomocy. Zrobiliście to wzorowo, bez żadnych własnych strat. Dziękuję za ten niezwykły pokaz profesjonalizmu i odpowiedzialności.
Dziękuję za ten niezwykły pokaz bohaterstwa. Dziękuję pilotom, dowódcom, żołnierzom sił specjalnych. Ale właściwie w tym samym momencie nasz kraj bezpośrednio znalazł się w zagrożeniu. Tak, dzisiaj można śmiało mówić, nasz kraj znalazł się w zagrożeniu. Nie tylko granica Rzeczypospolitej jako taka. Nie było to tylko i wyłącznie zagrożenie migracyjne. To było zagrożenie, którego podtekstem było to, czego najbardziej się wtedy obawialiśmy i o czym my, jako politycy analizujący i rozważający tę sytuację i podejmujący decyzję o kolejnych działaniach i środkach, które będą podejmowane, mówiliśmy cicho, między sobą, że to nie jest spektakularna i odosobniona akcja, ale że jest to część szerszego planu, który realizują ci, którzy są wrogo nastawieni wobec Rzeczypospolitej, wrogo nastawieni wobec wspólnoty europejskiej. Że być może jest to po prostu próba tego, czy Polacy staną na wysokości zadania obrony swojej ojczyzny z pełną odpowiedzialnością, pełnym profesjonalizmem, ale także i pełną determinacją. Od pierwszego dnia, dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki waszej postawie, pokazaliśmy tą determinację całemu światu. Broniąc polskiej granicy, broniąc granicy Unii Europejskiej, broniąc granicy strefy Schengen. Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych, polski żołnierz stanął na wysokości zadania. Wytrzymał. Dziękuję za to z całego serca. Kto wie, jakie byłyby następstwa tego hybrydowego ataku realizowanego przez reżim białoruski we współpracy bez wątpienia z Moskwą, gdyby nie wasza postawa, gdyby nie bohaterstwo polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, gdyby nie ich odpowiedzialność na granicy, gdyby nie odpowiedzialność wszystkich tych, którzy ich wspierali, gdyby nie te nieprzespane noce, gdyby nie te zmarznięte ręce. Służyliście w niezwykle trudnych warunkach. Bywałem u was, widziałem to na własne oczy. Dziękuję za to wielkie poczucie odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej. I wreszcie to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, a co zaczęło się końcem lutego tego roku. Rosyjska frontalna agresja na Ukrainę, na niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo, na naszego sąsiada. Agresja, której skali trudno się było spodziewać. Nie mam żadnych wątpliwości, że absolutnie przerosła ona to, czego niektórzy się spodziewali, a dla niektórych była w ogóle totalnym zaskoczeniem. Rosja i reżim rosyjski złamali wielkie tabu, które było cały czas twardą granicą bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Że żadne mocarstwo nie atakuje drugiego państwa w sposób frontalny po to, by odebrać wolność, po to, by odebrać niepodległość, po to, by odebrać ziemię, po to, by zakwestionować egzystencję państwa i narodu. Jesteśmy nie tylko tego obserwatorami. Dziękuję wam z całego serca, że choć nie z bronią w ręku, ale jesteśmy tego uczestnikami poprzez naszą pomoc, którą świadczymy Ukrainie i Ukraińcom. Poprzez służbę naszych żołnierzy przez cały okres tego konfliktu. Poprzez wsparcie, jakiego nam, a przede wszystkim Ukrainie udzielają nasi sojusznicy. Także przy naszej pomocy. Także korzystając z naszych możliwości. Ale przede wszystkim dziękuję wam wszystkim za służbę.
To jest faktyczne stanie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jakie są dzisiaj nasze zadania? Przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa. Ogromnie uległo ono wzmocnieniu od czasu początku rosyjskiej agresji. Mamy dzisiaj na naszej ziemi tysiące żołnierzy sojuszniczych. Mamy na naszej ziemi także i najnowocześniejsze uzbrojenie. I to antyrakietowe, przeciwlotnicze, ale także wielu innych rodzajów. Ale my, mówię tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej, ale mówię my, także ponieważ mam obok siebie ministra obrony narodowej, wicepremiera pana Mariusza Błaszczaka, bo jest pan premier Mateusz Morawiecki, bo są przedstawiciele najwyższych władz z panią marszałek na czele. Naszą odpowiedzialnością dzisiaj jest, nie szczędząc sił i środków, zapewnić jak najlepsze, jak najnowocześniejsze wyposażenie naszym żołnierzom, polskiej armii. Tak, byśmy byli w stanie nie tylko obronić się sami, ale byśmy się nie musieli bronić. Zawsze to powtarzam. Te ogromne wydatki, które trzeba ponieść na wyposażenie armii, na bezpieczeństwo, mówiąc wprost, wydatki obronne służą temu właśnie, aby nikt nas nie zaatakował. Służą temu, aby mieć taki potencjał, którego będą się obawiali wszyscy potencjalni agresorzy. Do tego właśnie zdążamy. Wiem, że wiele wątpliwości w sercach zrodziło się, kiedy przekazywaliśmy nasze liniowe uzbrojenie do dyspozycji żołnierzy ukraińskich, naszych sojuszników, ale dawaliśmy im je po to, by mogli i mieli czym bronić nie tylko swojego kraju, nie tylko swojej ziemi, ale także potencjalnie i nas, i Europy, i całej naszej wspólnoty, i europejskiej, i euroatlantyckiej. Zrobiliśmy to i nie mam żadnych wątpliwości, że choć decyzje były trudne, to postąpiliśmy słusznie. Ogromnie dziękuję panu premierowi, panom premierom za odwagę i tych decyzji, które podjęliśmy, i decyzji o szybkich zakupach nowoczesnego uzbrojenia. Tak, już trwają w tej chwili działania szkoleniowe przygotowujące naszych żołnierzy do służby na najnowocześniejszych czołgach Abrams. Tak, już w tej chwili dla nas produkowane są czołgi w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej. Tak, jeszcze w tym roku przyjdą do nas czołgi i przyjdą do nas haubice z Korei Południowej. Tak, jeszcze w tym roku polska armia otrzyma najnowocześniejsze uzbrojenie na najwyższym poziomie. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie decyzje, które podjęliśmy w ciągu ostatnich lat, także i te podjęte przed rosyjską agresją na Ukrainę, były właśnie decyzjami dalekowzrocznymi. O zakupie samolotów F-35, o zakupie systemów artyleryjskich HIMARS, o zakupie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, całego tego ultranowoczesnego uzbrojenia, które przyjdzie do nas w najbliższych latach. Dziękuję za wszystkie te decyzje podejmowane przez obecnego ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, i dziękuję za decyzje podejmowane także i przez poprzedniego ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Tak, to także decyzje o rozbudowie potencjału osobowego polskiej armii, o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk, które tak znakomicie sprawdziły się w tylu trudnych sytuacjach na przestrzeni ostatnich lat. Dziękuję z całego serca za służbę wszystkim naszym żołnierzom. Dziękuję za służbę i w kraju, i dziękuję za służbę poza jego granicami, we wszystkich kontyngentach. Tam, gdzie z wielką odpowiedzialnością i w niezwykle profesjonalny sposób reprezentujecie nas, wystawiając wspaniałe świadectwo Polsce i polskim siłom zbrojnym, pokazując, że jesteśmy odpowiedzialnym sojusznikiem, odpowiedzialnym aliantem, że można nam zaufać.
Dziękuję wam za to z całego serca. Ale tak jak zawsze, staram się o tym pamiętać. Dziękuję waszym najbliższym. Dziękuję wszystkim tym, którzy na was czekają. Dziękuję wszystkim tym, którzy drżą z niepokoju wtedy, gdy wykonujecie różne najtrudniejsze zadania. Najczęściej nawet nie wiedzą gdzie, ale są. Obdarzają was miłością, cierpliwością i ciepłem, tak ogromnie przecież potrzebnym każdemu człowiekowi. Dziękuję im za to z całego serca. Zawsze powtarzam, że w wojsku służą całe rodziny, że misję z narażeniem życia wykonuje nie tylko mąż czy żona bezpośrednio, ale wykonują także małżonkowie i dzieci, rodzice czekający w domu, drżący z niepokoju. Dziękuję wam wszystkim za to z całego serca. Chcę, żebyście byli pewni, że Rzeczpospolita o tym pamięta. Życzę wam, polscy żołnierze i polskie rodziny wojskowe, wszystkie, nie tylko tych żołnierzy w czynnej służbie, ale także i tych żołnierzy, którzy przeszli już na emeryturę, rodziny polskich naszych kombatantów, naszych bohaterów. Życzę wam przede wszystkim, by Polska zawsze była bezpieczna. Życzę wam, by nigdy z bronią w ręku nie trzeba było stawać do obrony Rzeczypospolitej. Życzę wam, by nie tylko teraz, ale także i przez najbliższe lata i dziesięciolecia z odpowiedzialnością realizowany był proces wzmacniania polskiej armii, oznaczający tym samym umacnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Bezpieczeństwa jej trwania tu, w tym miejscu, bardzo trudnym miejscu Europy, ale miejscu ważnym, miejscu, gdzie nasze państwo i nasz naród trwa i rozwija się od ponad 1000 lat. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. Civis pacem, para bellum. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim żołnierzom, wszystkim formacjom. Mówi też o zadaniach stojących przed polską armią i przed Polską. To wzmocnienie bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji. To jak największe, najlepsze wyposażenie polskiej armii. To są ogromne wydatki obronne, ale wydatki, które trzeba ponieść. Panie dyrektorze, są trzy rzeczy potrzebne, żeby wygrać wojnę. Pierwsza pieniądze, druga pieniądze i trzecia pieniądze. I tych pieniędzy wydajemy dużo na uzbrojenie. Będziemy je musieli wydawać. I będziemy nadal wydawać. To są podpisane kontrakty na F-35, na systemy artyleryjskie HIMARS, na ochronę przeciwrakietową Patriot. O tym mówił w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. Za chwilę ceremonia składania wieńca. Wieniec od narodu złoży prezydent jako przewodniczący delegacji. W składzie delegacji składającej wieniec znajdą się, oprócz pana prezydenta Dudy, marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, wicemarszałek Senatu, pani Gabriela Morawska-Stanecka, prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, a także najważniejsi dowódcy w Wojsku Polskim, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski. Sygnał, słuchajcie wszyscy. Pod oddziały, patrząc! Na ramę! Prezentuj! Na prawo! Patrząc! Przepraszam, to był sygnał baczność. W składzie delegacji jest również dowódca Wojska Obrony Terytorialnej, generał dywizji Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, generał dywizji Tomasz Połuch, dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Tomasz Dominikowski oraz kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego, generał dywizji
Andrzej Marek Rełdowicz. Jak wspominaliśmy, na filarach Grobu Nieznanego Żołnierza jest 22 płyty upamiętniające czyn żołnierza polskiego nie tylko w kraju, ale na całym świecie, od bitwy pod Cedynią do czasów II wojny światowej i walki z podziemia antykomunistycznego z bolszewikami. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza został złożony wieniec od narodu. Słyszeliśmy melodię Śpij kolego. To fragment kawaleryjskiej przyśpiewki, tak zwanej żurawiejki. Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. Nic więcej nie trzeba mówić. Teraz wpis do księgi pamiątkowej. W tle słyszymy melodię Droga do Warszawy. W hołdzie nieznanemu żołnierzowi z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zwycięskiej bitwy, w rocznicę której 30 lat temu ustanowiono Święto Wojska Polskiego. Dziś obchodzimy je już 30 raz. Przypomnijmy, że w 1920 roku ogólny stan Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej wynosił około 943 tysięcy żołnierzy. Na froncie było około 348 tysięcy. Armia Czerwona dysponowała wtedy około 5 milionami wojska, w tym 3 miliony bezpośrednio podległymi pod dowództwo oddziałów maszerujących na zachód. Oczywiście nie oznaczało to, że tylu Rosjan walczyło na froncie polsko-rosyjskim. Mimo tego liczebność przekraczała 1 milion, z czego bezpośrednio na froncie mogło się znajdować około 400 tysięcy żołnierzy. Ale jeśli zestawimy te liczby, to widać jedno sposób oczywisty, że Armia Czerwona była pięciokrotnie silniejsza, pięciokrotnie bardziej liczna. Polakom udało się zatrzymać pochód bolszewików na zachód Europy. Udało się powstrzymać czerwoną zarazę. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Ulubiona pieśń marszałka Piłsudskiego, który podobno w ogóle nie umiał śpiewać, ale uwielbiał. Tak zwany Marsz Pierwszej Brygady.
marsz pierwszej brygady, najsłynniejszej pieśni Legionów Polskich. Pod oddziały, patrz! Na ramię, run! Do defilady! Ugrupowanie marszowe, kierunek prawo, maszerować! Pododdziały przegrupowują się na podstawę do defilady. Zobaczymy prezentację żołnierzy, orkiestry reprezentacyjnej, szwadronu oraz młodzieży z liceów wojskowych. A my mamy chwilę, żeby przypomnieć trochę jeszcze o tej wojnie, o tych bitwach, która tak znaczący wpływ miała na dalsze losy świata, Europy, no i Polski. Straty, jakie poniosły obie strony, były dosyć znaczne. Według profesora doktora Lecha Wyszczelskiego Polacy mieli 4,5 tysiąca poległych, 22 tysiące rannych i około 10 tysięcy zaginionych. Straty Armii Czerwonej były nieporównanie większe. 25 tysięcy zabitych i rannych, a także mówi się między 60 a 80 tysięcy jeńców. Sprawa jeńców radzieckich wraca jeszcze do tej pory, ilu ich było i jak ich traktowali Polacy, trudno to ustalić. Natomiast dla armii tego typu strata 60-80 tysięcy ludzi w niewoli to była klęska. A, rosyjska propaganda często wykorzystuje właśnie temat jeńców wojennych po wojnie polsko-bolszewickiej. Tak jak wspomniał pan pułkownik, słyszymy teraz melodie wojskowe. To się wszystko odbywa w czasie, kiedy pododdziały schodzą z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Na pierwszym planie widzimy w tej chwili pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. A podczas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz w czasie uroczystości wojskowych organizowanych w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą przed chwilą słyszeliśmy, jest wykonywana od 15 sierpnia 2007 roku. Ta pieśń była i pozostaje symbolem walki o niepodległość ojczyzny. I tak jak przed chwilą mówił pan pułkownik, bardzo szybko upowszechniła się wśród żołnierzy odradzającej się Polski, a marszałek Józef Piłsudski nazwał ją najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Armii Polskiej podczas wojny, tak naprawdę wojny o obronę granic Rzeczypospolitej, które zaczęły się już w 1918 roku, a zakończyło się traktatem ryskim w 1923 roku z Rosją radziecką. Polacy przecież odzyskali dopiero co niepodległość, nie mieli swojej armii, nie mieli swojej broni. Walczyli tym, co udało się zdobyć na zaborcach, na pododdziałach wycofujących się, w magazynach. Dlatego od razu zaczęto przejmować tą broń. I co, ponieważ były to różne systemy uzbrojenia, ciekawostką jest, że mieliśmy 25 wzorów broni strzeleckiej, 13 systemów i 8 kalibrów karabinów. Majstersztykiem było nie pomylić się i dostarczyć, pamiętać, której jednostce dostarczyć w razie potrzeby amunicję, no bo niestety z karabinu, który ma kaliber 8 mm, 11-milimetrową amunicją się nie strzeli. Mieliśmy Mosiny, niemieckie karabiny Mauser, austriackie karabiny i karabinki Mannlicher, francuskie, a były to karabiny i karabinki Berthier i karabinki Lebel, nawet i japońskie Arisaki. Amerykańskie Winchestery, włoskie Mannlichery Caracano. Tej broni było co niemiara. No i rozpoczyna się defilada. Tyle pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.
czele defilady dowódca dzisiejszej uroczystości, podpułkownik Marcin Kujawa. Widzimy flagę Rzeczypospolitej niesioną przez żołnierzy pod oddział Wart. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, żołnierze z flagami na drzewcach. To wszystko się pojawi nam za chwilę na ekranach telewizorów. Mamy wielu obserwatorów defilad wojskowych, że w szyku marszowym również żołnierze mają tutaj różne zadania. Jak Państwo zwrócą uwagę, pierwszy żołnierz pierwszej czwórki, pomimo że wszyscy patrzą na trybunę, ma głowę na wprost. Otóż on jest kierunkowym, on musi utrzymać odległość pomiędzy pocztem sztandarowym a pierwszą czwórką i utrzymać kierunek marszu całej kolumny. Natomiast ostatni żołnierz w oddziale to jest żołnierz zamykający. Pozostali patrząc kątem oka na karabiny kolegów i czubki ich twarzy, nosów muszą wyrównać i utrzymać szyk. I widzimy to teraz dokładnie, o czym opowiadał pan pułkownik. Rozmawialiśmy w przerwie, bo Polacy przygotowywali się również, przyzwyczaili się do wielkich defilad. I to jest właśnie bardzo ciekawy wątek. Niektórzy liczyli na to, że zobaczą tradycyjną, tradycyjny pokaz. Ja myślę, że pora nie po temu. Mamy, wyjaśnimy do nie jestem bitwy. Obecnie w służbie czynnej, ale mogę sobie wyobrażać, że mamy jakiś tam stan gotowości bojowej wprowadzony w wojsku, który oznacza, że pewne czynności przez żołnierzy mogą być wykonywane z ograniczeniem, muszą być więcej, musi ich pozostać w jednostkach, więc podejrzewam, że z tego powodu dowództwo i minister obrony nie zdecydował się na wielką paradę z udziałem sprzętu, no bo to też organizacyjnie wielkie przedsięwzięcie. I ten sprzęt, w razie czego łatwiej jest mieć stałej dyslokacji czy przegrupować tam, gdzie jest potrzeba. Ale przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, gdy ta defilada z udziałem sprzętu wojskowego powróci na ulicę stolicy, powróci na ulicę Warszawy i będziemy mogli podziwiać polskie uzbrojenie, coraz nowocześniejsze czołgi, polskiej armii, moździerze, wozy bojowe. Teraz składamy najserdeczniejsze życzenia żołnierzom Wojska Polskiego w służbie czynnej, w rezerwie, emerytom, rencistom, weteranom misji zagranicznych, weteranom wojen, no i również ich rodzinom, bo niestety tak to jest z żołnierzem, że bez rodziny nie funkcjonuje. Bardzo często rodzina musi się dostosowywać do tego przy zmianie garnizonu. No i wreszcie na końcu orkiestra pewnie trochę ciszej będzie grała, bo mamy szwadron kawalerii. Przypomnijmy, że trochę ciszej, by nie spłoszyć koni. Jedna z ostatnich wielkich bitew kawalerii polskiej odbyła się właśnie podczas wojny polsko-bolszewickiej pod Komarowem. Co ważne, wtedy pododdziały kawalerii musiały, nawet przegrupowywały się w tempie 152 km na dobę. Można usłyszeć charakterystyczne stukanie. Tak zwany tętent kopyt, tak. Chcielibyśmy jeszcze Państwa zaprosić na pewien element dzisiejszego spotkania społeczeństwa z wojskiem, bo po zakończeniu
uroczystości centralnych na Placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się koncert orkiestr wojskowych, festiwal orkiestr wojskowych NATO. Za chwilę powiemy, jakie tam będą występować zespoły. Pamiętajmy również o tym, że w telewizyjnej jedynce o 20:00 koncert. Będzie koncert piosenki wojskowej państw NATO z Elbląga, ale będzie jeszcze chwila, by na koniec, na sam koniec już naszej transmisji opowiedzieć o tym nieco więcej. Otóż na godzinę 14:00 zaplanowany jest festiwal orkiestr wojskowych NATO. Podczas 2,5 godziny muzycznego spektaklu zaprezentują się nasze polskie orkiestry wojskowe z Warszawy, Poznania, Rzeszowa i Gdyni. Wystąpią również zagraniczne orkiestry z Łotwy, Rumunii i Słowacji. Oczywiście również zobaczyć będzie można pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Około godziny 13:40 z Placu Zamkowego ruszy w kierunku Placu Piłsudskiego orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej, więc można się będzie w marszu przyłączyć. Natomiast około 13:30, czyli już z ronda generała de Gaulle'a, orkiestra wojskowa z Rzeszowa. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwa defilada, którą zamyka właśnie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem pułkownika, podpułkownika Czereszewskiego. Defilady dowódca garnizonu Warszawa złoży meldunek prezydentowi o zakończeniu uroczystości. Prezydent przejdzie też pod pomnik marszałka Piłsudskiego na ceremonię złożenia wieńca.